Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że ta ustawa jest bardzo potrzebna, bo ona niczego nie zamyka, ona otwiera pewne możliwości ratowania tego sektora gospodarki poprzez to, że pozwala rozdzielić te przedsiębiorstwa, które mogą samodzielnie się utrzymać i te, które wymagają pomocy publicznej w najrozmaitszy sposób. I ta ustawa jak gdyby daje tę możliwość i tę szansę tym przedsiębiorstwom, tym kopalniom. Po drugie... No, pani poseł, przepraszam, panie pośle. Chciałbym jeszcze raz poprosić o obniżenie o pół stopnia emocji. Będzie nam na pewno sprawniej rozpoznać problem. Jeśli komuś w głowie w tej chwili coś zaświta mądrego, na pewno będzie czas miał na zaprezentowanie danego rozwiązania. Ale przeszkadzanie sobie wzajemnie wydłuży nam procedurę, a nie przybliży nas do rozwiązania. Bardzo dziękuję, pani poseł. Po drugie, no nie jest prawdą, że następuje likwidacja polskiego górnictwa węglowego czy energetyki opartej na górnictwie. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o naszą energetykę, to ona wykorzystuje około 40 milionów ton węgla rocznie. To jest 40 kilka. To jest zaledwie połowa naszego wydobycia węgla i jeśli nawet wydobycie węgla nieco spadnie, to w dalszym ciągu energetyka będzie miała dostatecznie dużo polskiego węgla do wykorzystania. Tym bardziej, że buduje się nowe elektrownie, nowe bloki oparte na węglu kamiennym, choćby Opole czy Jaworzno, czy nie wiem, Kozienice, Opole i Jaworzno. Po trzecie, poseł Naimski mówił, gdzie są prognozy. No, chciałem przypomnieć, panie pośle, że również kiedy pan był ministrem, no to były prognozy i często te prognozy wydobycia węgla były zawyżone. Przecież za pana czasów nie przewidziano, że w roku na przykład 2014 będą tak wielkie spadki cen na surowce energetyczne na całym świecie. I na węgiel, i na inne rozmaite surowce, że będzie tak wiele węgla, na którego nie będzie zapotrzebowania, tak będzie wiele węgla na hałdach. No takich prognoz żeście wtedy nie robili, panie pośle. Wyście zrobili takie prognozy, a gdybyście takie prognozy robili tylko, a natomiast my byśmy tych prognoz nie uwzględnili, no to wtedy mielibyście prawo i tytuł mówić, że były złe prognozy. Ale wyście też na takich prognozach się opierali, na takich prognozach zawyżonych, żeście wtedy korzystali. Nie zamykaliśmy kopalni. Panie ministrze, były zawyżone prognozy za waszych czasów, bo tego rozwoju sytuacji mało kto przewidział taki rozwój sytuacji. Następna sprawa, którą chciałem podnieść, mianowicie... Jeśli chodzi o to, czy jest, dlaczego spółka restrukturyzacji kopalń i dlaczego ona jest tutaj konieczna, co z tym majątkiem narodowym i jego wykorzystaniem? Otóż, proszę państwa, no jak tak sami widzimy to w Polsce, że są kopalnie, jest kilka kopalń prywatnych, które jednak mimo tego olbrzymiego spadku cen, mimo tego spadku zapotrzebowania na węgiel, no utrzymują się jakoś na powierzchni, jakoś sobie radzą, jakoś nie wymagają pomocy publicznej. Czyli jednak sposób organizacji pracy, wykorzystania majątku, elastyczność wynagrodzenia, elastyczność zatrudnienia, również sposób inwestowania, ile się inwestuje. Tam, gdzie funkcjonuje prywatny przedsiębiorca, to on jakoś bardziej uważnie liczy te wszystkie koszty, okoliczności, ma inne umowy z załogą, inną organizację pracy. Gdyby nasze związki zawodowe w negocjacjach z rządem i z właścicielem również wykazywały tyle elastyczności, co wykazują w rozmowach z prywatnymi właścicielami, to może by te kopalnie państwowe też inaczej funkcjonowały. Ale skoro one liczą na to, że rząd zawsze jakieś pieniądze znajdzie, skoro menadżerowie, nie wiem, może przeinwestowali, nie inwestują na swój rachunek, więc wydaje mi się, że to, otwieramy tu większe możliwości prywatyzacji i dajemy pewną szansę również i tego typu tym kopalniom, które w tej chwili nie są w stanie na siebie zarobić i odwrotnie, one konsumują majątek narodowy, a nie go produkują, że dajemy im pewną szansę wyjścia na powierzchnię. Nie wiadomo, czy w każdym wypadku to się uda, ale może w niektórych wypadkach tę szansę się uda jakoś wykorzystać. Marnowaniem majątku jest takie przedsiębiorstwo i taka kopalnia, która więcej tego majątku i w formie płac, i w formie zużycia majątku trwałego, i materiałów, więcej go zużywa, niż jest warta produkcja, którą on daje. No to jest marnowanie majątku. Na Śląsku tak się składa, że mamy stosunkowo mniejsze bezrobocie niż w innych rejonach kraju, z wyjątkiem Wielkopolski, tak. I nie widzę powodu, żeby inne rejony kraju, żeby cały kraj
w którym bezrobocie jest wyższe niż na Śląsku, bo on musiał do tych kopalni dopłacać jakieś na stałe jakieś kwoty. Owszem, jednorazowa pomoc, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji, tak, ale tam, gdzie nie ma perspektywy trwałego wyjścia na powierzchnię, trwałej rentowności, no to naprawdę nie ma ani moralnego, ani ekonomicznego, ani narodowego, ani żadnego uzasadnienia, żeby reszta kraju utrzymywała nieefektywną część naszego górnictwa. Nie ma takiego żadnego na to usprawiedliwienia ani uzasadnienia, jak jeszcze raz podkreślam, żeby reszta kraju utrzymywała tę część górnictwa, która jest trwale nieefektywna. Dlatego ta ustawa otwiera możliwości i osłony, i pomocy socjalnej tam, gdzie nie ma już innego wyjścia. Jest to osłona dla każdego górnika, jest jakaś propozycja i również otwiera możliwości takiej organizacji tych kopalń, prywatyzacji, zmiany właściciela, które pozwoliłoby lepiej zorganizować tą pracę, uelastycznić ją, zmniejszyć może nadmierne inwestycje. Jeśli chodzi o moje pytania konkretne jeszcze do twórców tej ustawy, mam tutaj parę drobnych pytań. Mianowicie jedna rzecz, czy w tej ustawie nie wymienia się imiennie żadnego zakładu, żadnej spółki. Czy również inne spółki będą mogły skorzystać z tej ustawy? No w przypadku, jeśli pojawią się u nich niektóre z kopalń, które, prawda, trzeba będzie też skierować do tej spółki restrukturyzacji kopalń. Tak. Nie, właśnie nie wszystko. Po drugie, czy również bierze się pod uwagę prywatyzację w tych innych spółkach, czy w oparciu o tę ustawę, czy w oparciu również o inną ustawę? Bo przecież ja sobie wyobrażam, że prywatyzacja może dotyczyć nie tylko tych spółek, które są w tej chwili, tych kopalń, które są zagrożone, które są już na minusie, które się kieruje do tej spółki restrukturyzacyjnej, ale również te kopalnie, które są póki co jeszcze na plusie, które jeszcze wychodzą na swoje, też chyba warto pomyśleć o ich prywatyzacji. Czy taka w ogóle możliwość istnieje, albo czy taki plan się dopuszcza, czy to jest w tej chwili w ogóle niemożliwe, czy ta sprawa jakby no jest możliwa, ale nie jest podjęta na razie, czy to wymaga zmian ustawowych. Mianowicie prywatyzacja również tych kopalń, które są rentowne w tej chwili, nie przejdą do spółki restrukturyzacji kopalń, o których prywatyzacji też warto pomyśleć. I ostatnia sprawa. Jest coś na rzeczy w sprawie menadżerów. Ja mam pytanie też, czy menadżerowie są jednakowo traktowani jak inni pracownicy w tych wszystkich rozwiązaniach? Bo to ludzi nurtuje w tych kopalniach i takie głosy również do mnie docierają. Czy oni są traktowani tak jak inni pracownicy, czy mają jakieś innego rodzaju umowy i kontrakty? Jak oni wychodzą z tej całej sytuacji, kiedy kopalnia będzie rozwiązana, przekazana do tej kopalni, do tej spółki restrukturyzacji kopalń? Czy będzie tu różnica między nimi a innymi pracownikami? Czy też są traktowani tak samo jak inni pracownicy? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle.